kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 7. Archanioł Gabriel i Najświętsza Maryja Panna. Drogie dzieci, co stało się z Adamem i Ewą, kiedy popełnili grzech pierworodny, czyli pierwszy ze wszystkich ludzkich grzechów? Pan Bóg zamknął bramę niebios. Podczas wielu, wielu lat nikt nie mógł pójść do nieba, aby być tam szczęśliwym razem z Panem Bogiem i Jego aniołami. Ale dobry Bóg zechciał na nowo otworzyć bramę niebios. Dlaczego? Ponieważ stworzył ludzi, aby weszli do nieba i byli szczęśliwi razem z Nim. Aby ludzie mogli być na nowo Jego przyjaciółmi. Pan Bóg chciał przebaczyć i wymazać grzech pierworodny i wszystkie grzechy. Cały świat modlił się. Modlił się bardzo długo, aby Pan Bóg wysłał swojego Syna, Pana Jezusa, aby wybawić ludzi, jak to obiecał Adamowi i Ewie. I oto pewnego dnia Pan Bóg stworzył dziewczynkę, która była bardzo czysta. Która była tak czysta, tak święta i tak piękna, że aniołowie musieli z trudem powstrzymywać się, aby jej zbyt długo nie oglądać. Pan Bóg tak bardzo ją kochał, że nie urodziła się z okropną zmazą grzechu Adama i Ewy, jak wszyscy inni ludzie. I dlatego właśnie Pan Bóg patrzył na nią z ogromną przyjemnością. Jej imię to Maryja. Mała Maryja nigdy nie miała grzechu pierworodnego. Dobry Bóg stworzył ją specjalnie, aby ona była matką Jego Syna, Pana Jezusa, który miał stać się odkupicielem świata. Kiedy Maryja miała około 15 lat, Pan Bóg wezwał jednego ze swoich aniołów o imieniu Gabriel i powiedział mu: chcę, aby czysta i święta Maryja Panna była matką mojego Syna. Idź i zapytaj ją, czy chce być matką Jezusa. Wiadomość anioła Gabriela, którą miał zanieść, była bardzo ważna. Maryja modliła się w swoim małym domku w Nazarecie. Kiedy nagle w jej pokoju pojawiło się ogromne światło. Ktoś do niej wszedł, kogo ona jeszcze nigdy nie widziała. To był anioł Gabriel. Ukazał się przed Maryją i powiedział jej: zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Maryja zatrwożyła się, ale anioł Gabriel powiedział jej: nie bój się, Maryjo. Pan Bóg chce dotrzymać słowa i wysłać swojego Syna, aby zbawić świat. Czy chcesz być matką Jezusa, Syna Bożego? Maryja odpowiedziała: zrobię wszystko, czego będzie chciał ode mnie Pan Bóg. Będę matką Jego Syna. Archanioł Gabriel powrócił więc do dobrego Boga z tą ważną odpowiedzią. Pan Bóg był bardzo szczęśliwy z tej wiadomości. Wszyscy aniołowie cieszyli się razem z Nim. Matka Boża modliła się nadal i nie bała się już niczego. Uwierzyła Archaniołowi Gabrielowi i stała się Matką Boga. Maryja jest Matką Boga, ponieważ Pan Jezus jest Bogiem.
pytania. Kto nigdy nie miał grzechu pierworodnego? Grzechu pierworodnego nigdy nie miała Maryja. Co powiedział Archanioł Gabriel Maryi? Archanioł Gabriel powiedział Maryi, że dziecię, które urodzi, będzie synem Boga. Najświętsza Maria Panna. Najświętsza Maria Panna, tak jak wy, była dzieckiem. Jej mamą była święta Anna, a tatą święty Joachim. Mała Maryja miała swojego anioła stróża, tak jak wy. Ale ona nigdy nie sprawiła mu przykrości. Czy wiecie dlaczego? Ponieważ chciała nieustannie sprawiać przyjemność Panu Bogu. Święta Anna i święty Joachim bardzo kochali ich małą córkę. Mała Maryja pomagała swoim rodzicom, była im zawsze posłuszna i robiła dla nich wszystko, co tylko mogła. Mała Maryja nigdy nie była w złym humorze. Nigdy nie była nieszczęśliwa. Kiedy pracowała, kiedy się modliła, kiedy się bawiła, zawsze myślała: mój Boże, to dla Ciebie pracuję. To dla Ciebie bawię się. Chcę robić wszystko dla Ciebie. Odmawiała różne modlitwy, które znała na pamięć. Czasami sama układała własne modlitwy. Tak jak wy, kiedy mówicie: mój Boże, kocham Cię, chcę być grzeczny. Kiedy nasz anioł stróż widzi, że staramy się naśladować małą Maryję, jest bardzo zadowolony. Pytania do katechezy siódmej. Dlaczego Pan Bóg chciał na nowo otworzyć bramę niebios? Kim jest Najświętsza Maryja Panna? Dlaczego Pan Bóg patrzył na nią z tak wielkim upodobaniem? Czy ona jest Matką Boga? Jak nazywa się anioł, który odwiedził Maryję? Co anioł powiedział Maryi? Co odpowiedziała Najświętsza Maria Panna? Czy Pan Bóg był zadowolony z jej odpowiedzi? Jakie jest imię naszego Zbawiciela, Syna Bożego? Jak nazywali się rodzice Najświętszej Maryi Panny? Co robiła mała Maryja, aby rodzicom sprawić przyjemność? W jaki sposób możecie naśladować Matkę Bożą? Doskonale. Mój Boże, pomóż mi upodobnić się do Najświętszej Maryi Panny. Chcę robić w ciągu dnia wszystko, czego Ty chcesz. Zadanie. Znajdź obrazek, który będzie przedstawiał wizytę Archanioła Gabriela u Najświętszej Maryi Panny i opowiedz swojej mamie lub tacie, co tam się wydarzyło. Czy widzicie ten obrazek? Co robi na nim Najświętsza Maria Panna? Patrzcie na jej stopy. Matka Boża miażdży głowę szatana. Czy przypominacie sobie, że on ukrył się pod postacią węża, aby nakłonić do grzechu Ewę w raju ziemskim? Najświętsza Maria Panna jest dużo silniejsza niż wszystkie diabły.
wszystkie diabły nie znoszą Matki Bożej, ponieważ ona jedna nie miała zmazy grzechu pierworodnego. Kiedy modlimy się do niej, złe duchy całe drżą i od razu uciekają. Módl się do Najświętszej Maryi Panny za każdym razem, kiedy się boisz.